Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Żydzi szemrali przeciw Jezusowi, dlatego że powiedział: Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W II wieku powstał fizjolog opisujący między innymi życie zwierząt. Jego anonimowy autor napisał, że samica pelikana nie pozwala młodym głodować i w momencie, kiedy nie ma innego pokarmu, rozszarpuje dziobem swoją pierś, żeby nakarmić potomstwo własną krwią. Bardzo często, szczególnie w starych kościołach, w okolicy tabernakulum czy ołtarza, znajduje się obraz bądź płaskorzeźba przedstawiająca właśnie taką scenę. Czytając ten opis, drodzy bracia i siostry, nie trudno dostrzec podobieństwo do Chrystusa, który również podczas każdej Eucharystii karmi nas swoim ciałem i poi swoją krwią. Jak odpowiadamy na tą miłość? Jaką wartość ma dla mnie ten duchowy pokarm? Wielokrotnie zdarza się, że przychodzimy na mszę świętą z przyzwyczajenia, że zaprosi nas ktoś z rodziny czy przyjaciół. Niecierpliwie, niejednokrotnie spoglądając na zegarek, ile ten ksiądz będzie mówił kazanie, kiedy usłyszymy słowa: idźcie w pokoju Chrystusa, i skończy się msza. A kiedy zaczyna się kazanie, to niektórzy przymykają oczy. Nie wiadomo, czy dlatego, że bierze ich spanie i te kazanie już z góry zakładają, że będzie takie nudne, a może ktoś pragnie się bardziej skupić i rozważyć. Drodzy bracia i siostry, w czym tak naprawdę uczestniczymy? I co zrobić, żeby Eucharystia, w której uczestniczymy, była rzeczywiście naszą żywą relacją z Panem Jezusem? Żeby ten czas nie był czasem zmarnowanym, kiedy myślami jesteśmy gdzie indziej, myśląc o tym, jakie jeszcze mam plany na dzisiejszą niedzielę, a co tam na obiad przygotować, a z kim się spotkać. Co jest najważniejsze? Co jest centrum Twoich pragnień, Twoich poszukiwań? I dlaczego nie jest to Chrystus? Zachęcam was, moi kochani, byśmy do kościoła nie przychodzili na ostatnią chwilę, ale zawsze wcześniej, 10 minut tutaj przyjść, by rozpalić tą miłość do Pana Boga, by wyciszyć swe serce, by pomyśleć o swoich intencjach, sprawach, które chcemy powierzyć w czasie tej mszy świętej. A wcześniej zachęcam cię, drogi bracie i siostro, byś jeszcze w domu, zanim tutaj przyjdziesz do kościoła, sięgnął po lekturę Pisma Świętego na daną niedzielę, by to Słowo miało rozpalić pragnienie twojego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii Świętej.
Spójrzmy, że Jezus najpierw rozpalił serca uczniów idących do Emaus Słowem Bożym, a dopiero później został z nimi pod postacią chleba. W wielu wioskach afrykańskich ludzie przychodzą, czasami pokonując po kilka do kilkunastu kilometrów dystans, aby przyjść na niedzielną Eucharystię. I później, kiedy przychodzą do kaplicy czy do kościoła, uczestniczą we mszy świętej, która trwa czasami godzinę bądź dwie, a po mszy świętej zostają na dziękczynieniu, najpierw w świątyni, a później często wychodzą na zewnątrz, tam spotykają się ze swoimi rodzinami, z bliskimi, cieszą się razem, dzielą różnymi informacjami. Jak wygląda msza święta w naszym wydaniu? Wybaczcie, że to powiem, ale często u nas msza święta często przypomina taki fast food, szybkie jedzenie. Zaś Kościół jest jak McDonald's, bez którego dzieci, które jadą na wycieczkę, nie wyobrażają sobie życia. Proszę księdza, a czy będzie po drodze McDonald's? Wtedy jest udana wycieczka. Czy my rzeczywiście, tak jak o ten McDonald's przysłowiowy, pytamy, proszę księdza, a czy będzie w czasie tego wyjazdu możliwość uczestnictwa we mszy świętej? Czy będę mógł przyjść na Eucharystię, by umocnić się ciałem Chrystusa? Przychodzimy często, by jak najszybciej skonsumować mszę i wejść do swoich ważniejszych spraw i zajęć. A przecież spożywać ciało Chrystusa znaczy uczyć się nieustannie Jego sposobu życia. Nic nam nie przyjdzie dobrego z uczestnictwa we mszy świętej, jeżeli moja pobożność eucharystyczna będzie się zaczynała i kończyła na progu drzwi kościoła. Święty Jan Maria Vianney, święty kapłan francuski, powiedział kiedyś takie piękne zdanie: niech nikt mi nie mówi, że jest grzesznikiem i dlatego nie śmie zbliżyć się do Komunii Świętej. To tak, jakby ktoś powiedział, że jest zbyt chory, dlatego nie chce lekarza ani lekarstwa. I innym razem powiada, że wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z głodu obok suto zastawionego ołtarza. Drodzy bracia i siostry, dostrzeżmy te owoce Eucharystii, o których wspomina katechizm Kościoła katolickiego. Jest to przede wszystkim zjednoczenie w komunii z Panem Jezusem, zjednoczenie ze wspólnotą Kościoła. Komunia święta, którą przyjmujemy, gładzi grzechy lekkie, pomaga nam w walce z grzechami śmiertelnymi i zobowiązuje nas do osobistej poprawy w dążeniu do świętości. Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował. Amen.